Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. W tej części kursu powiemy parę słów na temat materiału o nazwie Transparent. Jest to zwykły, bardzo prosty materiał, który jest niczym innym jak po prostu zwykłą, najprostszą z możliwych przezroczystością. Przygotuję sobie scenę, aby pokazać, o co tutaj chodzi. Weźmy sobie kulę. Ta kula niech się unosi troszeczkę nad powierzchnią. I dwa światła, które mam, zbliżmy do siebie, tak by były mniej więcej nad powierzchnią, na której ta kula leży, i troszeczkę nad tą kulą również. O, jakoś myślę, że tak będzie w sam raz. Teraz się przyłączam do przygotowanej wcześniej sceny. Podglądamy kulę. No i widzimy, że rzeczywiście jest. I teraz materiał tej kuli, domyślnie, ustawię na materiał, który będzie się nazywał transparent. Proszę bardzo, mam transparentną kulę. Może nic nadzwyczajnego, ale są pewne ciekawe cechy tej kuli. Otóż ten materiał transparentny to jest zwykły materiał przezroczysty. Jeżeli będę gdzieś miał jakiś obiekt za tą kulą, to będę przez nią mógł patrzeć po prostu. I tyle. Nic nadzwyczajnego tu się nie dzieje. W przypadku materiału transparentnego jedynie pełny kolor biały, tak jak teraz go ustawiłem, jest idealnie przezroczysty. Każdy inny kolor, troszeczkę przyciemniony, będzie wpływał na już mniejszą przezroczystość, oczywiście być może zabarwioną jakimś odcieniem. Jeżeli będę miał taki odcień, to warto też pamiętać o tym, że ten odcień będzie rzutowany przez tą moją bryłę na otaczające obiekty. Więc pojawia się tutaj zjawisko czegoś takiego jak kaustyki światła, czy rozproszenia światła. Proszę bardzo, mam teraz przebicie światłem takim zielono-niebieskim i ono pada spokojnie na plane, który zabarwia. Jeżeli to będzie bardzo mocny kolor, na przykład taki, to dostanę coś takiego w rodzaju poświaty. No i wykorzystać ten materiał można na przykład do miksowania go ze szkłem, do tworzenia przezroczystych folii, które nie zajmują światła, do robienia baniek mydlanych i różnych innych rzeczy, które oczywiście w przyszłości, mam nadzieję, że jak dożyję, to też opowiem. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.